Witam na drugim turnucie Miasta Dzieci w Świdnicy, zabytkowym mieście. Pozdrawiam moją mamę, mojego tatę, mojego kolegę Gracjana i babcię, dziadka. Tyle. Pozdrawiam swoją mamę, tatę, babcię, dziadka, ciocię, wujka, kuzynów, kuzynki. Już. Jaki powinien być prezydent miasta? Miasta dzieci też. Jaki? Miły powinien być. Jaki jeszcze? Uczciwy powinien być prezydent. Jaki? Dobry powinien być. Grzeczny powinien być. Jaki jeszcze? Dziewczyny tam pod daszkiem. Jaki? Najlepszy. Pomocy. Do pomocy. Okej. Okay. To ja mam nadzieję, że taka będzie nasza pani prezydent. Ty też chcesz powiedzieć? A co będzie dzisiaj na obiad? To mi odpowie, co będzie dzisiaj na obiad. Ruskie pierogi. Skąd pani wie, że... Tyle pomysłów na to Miasto Dzieci. A to nie są tylko moje pomysły, bo tu jest bardzo dużo osób, które od początku pracują przy Mieście Dzieci. To się bierze stąd, że ludzie chcą dla was zrobić coś fajnego, coś dobrego i chcą, żebyście się tutaj nauczyli nowych zawodów. Dzień dobry, dzisiaj będę robić wywiad z jedną uczestniczek Miasta Dzieci z Natasią. Cześć Natasia. Cześć. Co ci się najbardziej podoba w Mieście Dzieci? Wszystko. Pozdrawiam mojego brata Wiktora, moją mamę, tatę, babcię i dziadka. Jestem Zosia, pozdrawiam moją rodzinę. Cześć Zuzia, co ci się najbardziej podoba w Mieście Dzieci? Najbardziej mi się podoba... Nie mam słów do tego. Jestem Laura i pozdrawiam całą moją rodzinę. Czy pani zdaniem pani też powinna pracować i zarabiać pieniądze tak jak dzieci? O, to jest słuszne pytanie. Uważam, że opiekunowie też powinni dostawać taurony i zbierać na jakieś fajne gry. To jest wniosek z dzisiejszego dnia. Dobrze!